Witajcie, cześć, dzień dobry. Dzisiejszy filmik będzie dotyczył stukania silnika. Tak jak widzicie tutaj silnik koreański montowany w bardzo wielu pojazdach. Zaczął postukiwać sobie na zimnym silniku w ujemnych temperaturach bardzo niemiłym dźwiękiem. Układ wtryskowy został sprawdzony i wychodzi na to, że popychacz hydrauliczny któryś zaczyna sobie robić psikusa i zaczyna sobie delikatnie postukiwać. Co do tego będę potrzebował zrobić? Muszę zdemontować wtryski. Będę musiał zdemontować ten dekiel, który tutaj widzicie, górny. Oczywiście nie da się tego ukryć, że w późniejszym etapie, po zdjęciu tego wszystkiego, będę musiał rozpiąć rozrząd, bo niestety wałka nie da się wyjąć inaczej jak bez zdjęcia rozrządu, więc trzeba oględziny jednocześnie zrobić, jak wygląda rozrząd w tym pojeździe. W każdym bądź razie stukanie, mówię, pojawia się na zimnym silniku bardzo niemiłym dźwiękiem, które potem z czasem zaczyna zamilkać. Dobra, nie zatruwam na aktualną chwilę, biorę się za demontaż podzespołów i na bieżąco będę pokazywał, co i na jakim etapie jesteśmy. Do zobaczenia. No więc tak, rurki są odkręcone, tak jak widzicie, celowo odwrócone, żeby brud się nie dostawał do nich. Wtrysk, żeby wyciągnąć, są takie zaślepki, cztery. Te zaślepki sobie siedzą tutaj, tam jest kluczyk potrzebny, T40 Torx. Odkręcamy łapkę, odsuwamy śrubę na bok, czyli do tyłu silnika i potem swobodnie możemy wtrysk każdy jeden obrócić czy wyciągnąć. Dobra, biorę się za demontaż i spotykamy się później. No i słuchajcie, jak jesteśmy przy wtryskach, to się podzielę z Wami taką informacją. Nie sugerujemy się, że one są zaoliwione, bo ich natura przewiduje pracę tu w oleju, bo są uszczelniacze, które uszczelniają na zewnątrz dekiel. Natomiast słuchajcie, krótkie oględziny pozwolą nam ocenić, w jakim stanie są nasze wtryski ogólnie. Tak jak widzicie, ten spalał ładnie, ten spalał ładnie, ten spalał ładnie, natomiast ten, oprócz tego, że jest przyoliwiony w tym momencie przy wyciąganiu, posiada bardzo dużo nagaru, co świadczy o tym, że ten wtrysk, czy ogólnie na tym cylindrze, coś tam się dzieje do skorygowania. Dobra, bierzemy się dalej. No i tak, dekielek mamy zdjęty. Tak jak widzicie, nasi już tu byli, o czym świadczą te białe ślady silikonu, oprócz uszczelki, której ktoś nie chciał wymienić. No i tak jak widać, tu już się wyciek pojawił, bo tu właśnie źle założony był uszczelniacz. A tak wygląda środek. Natomiast na tym etapie nie jesteśmy w stanie nic stwierdzić. Niestety musimy zdemontować wałek rozrządu, czyli wszystkie te łożyska od 1 do 5 musimy zdemontować. Łącznie z pompą, no i będzie to okazja od razu na wymianę uszczelniacza jednego i drugiego olejowego tutaj. No i zobaczcie, jak ktoś to usilikonował. Jak jesteśmy od razu przy wałku, to Wam powiem, te ślady takie, które tutaj widzicie, wcale nie świadczą o tym, że ten wałek jest zużyty. To są normalne ślady, które są ślady starcia rolki, która się znajduje tam właśnie w dolnej części na tym piesku, który jest na hydraulice. Także to nie dajcie się nabić, że ten wałek jest zużyty. On posiada po prostu ślady, ale nie ma kolejn. Wiadomo, że trzeba to zwymiarować, ale póki na razie biorę się dalej do odkręcania. A, jedna ważna rzecz. Jak odkręcacie dekiel, to musicie sobie odmę odkręcić. Są na dwie śrubeczki, szósteczki przykręcona jest ta odma. Bez tej niestety odmy zdemontowanej nie wyciągniecie dekla. Tak samo jak musicie popuścić sobie tą śrubę, która jest od pompy paliwowej, no bo niestety dekielek nie wyjdzie do góry, bo przeszkadza krucie z od powrotu. Dobra,
Biorę się w dalszej części i pokazujemy dalej, co ewentualnie. I spotykamy się rzeczywiście po dłuższej chwili. Tak jak widzicie, wałek jest wyjęty. Silnik niestety trzeba było podwiesić. Tak jak widzicie, silnik jest podwieszony. Ze względu na to, że robię dwa w jednym, czyli wymianę rozrządu. A wiadomo, że demontując rozrząd, no niestety musiałem silnik podwiesić ze względu na to, że tu jest łapa, którą najnormalniej w życiu trzeba odkręcić, żeby nam nie przeszkadzała. No i przy okazji wiadomo, trzeba wszystko umyć, pouszczelniać. Tak to właśnie wygląda. Generalnie wałek jest już zdemontowany. Pompa okazuje się, że ma tylko simmeringa zewnętrznego, który nie ciekł, więc tylko zostanie on wymieniony. Uszczelniacz oczywiście jest tutaj, który został również zużyty. Także w każdym razie będę się brał za demontowanie po kolei piesków. Pod nimi są popychacze, te hydrauliczne. No i do kontroli, do sprawdzenia. Także nie tragedia, no tylko troszeczkę trzeba się rozkręcać. Aż kurczę, zachrypłem. Dobra. Jak zdemontuję, to Wam pokażę, jak one wyglądają, jak to sprawdzić. Do zobaczenia. I witajcie ponownie. Tak jak obiecałem, spotykamy się przy już takiej dokładnej analizie, kontroli tego, co jest do wymiany, co zostało zużyte i tak dalej. I od razu odpowiem na pytanie, bo czasem pada takie pytanie, czy jeżeli silnik gdzieś tam stuka i ma jakieś mankamenty, czy z tym można jeździć. Słuchajcie, no jest to pojęcie względne. Generalnie każde stukanie niesie za sobą jakieś niepokojące później w czasie skutki. Zaraz przejdziemy do tego tu w tej sytuacji. Generalnie, tak jak Wam powiedziałem na początku, stukanie w tym silniku pojawiało się na zimnym silniku. Natomiast na gorącym silniku, co mnie zaniepokoiło, to to, że nie zgadzały mi się wartości powietrza zasysanego, wartości zakładane względem wartości aktualnych, jakie są. Były różne odchyłki i nikt nie wiedział, dlaczego się to dzieje do czasu, do momentu, aż nie otworzyłem dekla klawiatury, którą widzieliście rozebraną na wcześniejszym filmie. No i teraz przechodzimy do sedna. Chcę się z Wami podzielić z taką informacją. W pierwszej kolejności, do czego przejdziemy? Może przejdziemy do tego. Całym wariantem, który zrobił nam psikusa, wiadomo, że jest przebieg. Ale nie chodzi tutaj o przebieg do końca, dlatego że są silniki, które robią przekraczając 500 000 i uszczerbku nie mają, bądź mają minimalny. Ten silnik przeżył 380 tysięcy, ale coś niepokojącego zaczęło się dziać i zostały wtryski oczywiście przeze mnie wyeliminowane. Kiedyś był przypadek, że jeden postukiwał sobie, został wymieniony, uciszyła się. Korekcje się uciszyły, natomiast niestety mankament pozostający na zimnym silniku pozostał. No i niepokojące korekcje, które niosły za sobą, wiadomo, jakąś taką niemiłą pracę. W każdym razie pierwszym elementem, który zawiódł w tym przypadku, słuchajcie, to są co? To są nasze nieszczęsne popychacze. Popychacze hydrauliczne, nie będę tłumaczył, na jakiej zasadzie działają, bo myślę, że jeżeli rozebraliście silnik, to już wiecie, na jakiej zasadzie to działa. Generalnie rzecz jest jaka. One są pompowane olejem, więc warunek jest taki, żeby sprawdzić taką szklaneczkę przysłowiową, czy taki siłowniczek, nie spuszczamy z niego oleju, bo jeżeli spuścimy, niestety nic nie sprawdzimy. I co się okazało? Jeżeli ja wezmę go w tym momencie, nie wiem, czy na nagraniu to widać, ja go ściskam ręką i on pracuje. Jeżeli ja go ściskam ręką i on pracuje, to podczas pracy silnika, jeżeli on ma pracę sztywną i na nim spiera się pod ciśnieniem taka dźwigienka, która sobie popycha zawór. Wiadomo, że to sobie pracuje, a to pokazuję w tym momencie w odwrotności, czyli do góry nogami. To coś sobie siedzi, prawda? To wiadomo, że taka szklaneczka ma za zadanie ten popychacz, ma utrzymać pewną wysokość. Ta wysokość jest już bardzo mocno uwarunkowana na otwarcie zaworu i wiadomo, że tutaj są takie płytki, akurat w przypadku koreańskiego silnika, i wygląda to w ten sposób, że każda taka dźwigienka spiera się na tej płytce. Kurde, nie wiem, czy to widać na nagraniu. Nie, no widać, czego nikt nic nie mówi, że jest kiepsko widać.
Spiera się tutaj na tym. Oczywiście to coś, ta płyteczka spiera się na dwóch zaworach i te zawory są dwa wciskane. Bardzo dobry patent, w każdym bądź razie jeden wałek zastosowany na 16 zaworów. Mniejsze opory, mniejsze spalanie i tak dalej. Ale nie o to chodzi. Chodzi o co? Jeżeli to coś powodowało, że mieliśmy luz, czyli luz tutaj delikatnie rzecz biorąc, który powstawał, to zaczynało się najnormalniej w życiu klepanie. I rzecz jest jaka? Najbardziej rzeczy wyklepane, które są, to są z tych właśnie popychaczy, które pracują. Ten jest również potraktowany jako złom. Od razu mówię, olej z nich był niewyciskany. Ten jest sztywny. Jeżeli ja go ściskam, w mojej diagnozie, co prawda jest to diagnoza bardzo taka chaotyczna, ale wstępnie już pokazuje, że taka szklanka żyć powinna. Bierzemy następny. Następny jest, minimalnie się ugina, ale jeszcze jest powiedzmy do zaliczenia. Tamte dwa niestety są złomy. Ten by było można powiedzieć, że jest idealny. Oczywiście to taka wstępna diagnoza, nie? Bo nie mamy przyrządów pod ręką, żeby sprawdzić, jak naprawdę to jest, ale niemniej jednak one są napompowane olejem. Ten jest też w dobrej kondycji, ale z całego zestawu tutaj okazało się, że mam, ten jest dobry. No, ten niestety jest flak. Wchodzi jak pieron. Mamy trzy, które zostały uszkodzone. I teraz jak przełożyło się to uszkodzenie na dalsze uszkodzenia? Tu w tym popychaczu, czyli zwanym również dźwigienką, jest powierzchnia. Jeżeli byśmy oględziny sobie zrobili, to ta powierzchnia tutaj jest wyryta. Zobaczcie, nie wiem, czy to na nagraniu będzie widać. Są zrobione doły i kolejny. I to coś pracowało na takiej właśnie płytce. W tej płytce również powstała bardzo duża kolejna, co świadczy o tym, że zużycie było bardzo duże. A jak się to przekładało dalej? Dalej się to przekładało w ten sposób, że nasz zawór był nie do końca uchylany, czyli szczelina między otwarciem zaworu a gniazdem zaworowym była już mniejsza, co przekładało się już oczywiście na mniejszą ilość masy powietrza, która przepływa. Oglądnijmy sobie pokrótce następną dźwigienkę tutaj. No to są po prostu kolejny wyryte i to dziwne jest to, że to się stało przy 350 tysiącach, gdzie w innych silnikach takie coś nie powinno było powstać. Generalnie nie jest to jakiś mankament, który miał problem techniczny, tylko najnormalniej w życiu zużycie materiału. Tutaj jakbyśmy oglądali, najmniejsza kolejnka chyba ze wszystkich. Z krótkich oczywiście, tutaj na długiej, zobaczcie, byłoby można powiedzieć, że jeszcze prawie do zaliczenia, ale na przykład taka, to już jest tragedia. Tu już są kolejne zrobione, no myślę, że tak, nie mam czym w tym momencie zmierzyć tego, ale taka kolejna ma spokojnie około 0,4, 0, nawet może 0,5 mm. To jest już niestety karygodne, żeby takie coś było. Można by było to zostawić, zrobić komuś wałek, sprzedać samochód. Tutaj zobaczcie, tutaj to już jest rozpacz. Można było zrobić wałek, sprzedać komuś samochód, ale nie tędy droga. Samochód ma jeździć, służyć, a nie po to, żeby komuś wcisnąć wałek i powiedzieć: "E, stary, słuchaj, znajomy, ja mam bardzo dobry samochód. Wszystko git chodzi, a wiesz, stuka, a to one tak mają od początku, nie?" Nieprawda. Silnik ma nie stukać. Jeżeli stuka silnik, to właśnie robi taką kolejną jak tutaj, a potem efekty są niestety bardzo tragiczne. Jeżeli byśmy odsunęli to wszystko. Nie mam w tym momencie hydropopychaczy, żeby wam pokazać, jak wygląda nowy, bo i tak by był pusty, ale pokażę wam, jak wygląda dźwigienka nowa. Zobaczmy dla porównania. To jest dźwigienka nowa, to jest dźwigienka zużyta. Jeżeli byśmy zmierzyli wysokość, jest naprawdę bardzo dużo się różniąca od oryginału, czyli od wartości nominalnej, która przekłada się później na co? Najnormalniej w życiu na to, że ten zawór jest mniej otwierany, bo tu jest, powiedzmy, przyjmijmy założenie, na takiej dźwigience jest, niech będzie 0,2 mm, 0,3. W przypadku zaworów jest to kolosalna różnica duża. Przyjmijmy, że jest nawet 0,2. Do tego dojdzie nam taka płytka wytarta, która ma, powiedzmy, 0,2 i okaże się, że pół milimetra ten zawór jest mniej wciskany. A przy okazji okaże się, że nasza szklaneczka się poddaje, hydrauliczna, no i zawór się otwiera dużo, dużo mniej, co jest ciężko przełożyć potem na wymiary, jak to faktycznie się ma w przypadku hydrauliki. To tak właśnie wygląda ładny zestawik, nowy. Tak wygląda długa,
A na przykład pokażę Wam, jak wygląda długa zjechana. Proszę bardzo, długa zjechana względem długiej nowej. Także generalnie rzecz jest jaka. No na takim stukajcu wierzcie, że można by było jeszcze troszkę pojeździć, ale skutki byłyby bardzo tragiczne, jakby się coś wydarzyło. No ale teraz zobaczcie, tak wygląda płyteczka nowa. Od razu mówię, to są płytki cholernie drogie, jeśli chodzi o asortyment do tych silników. Ja osobiście zdobyłem to, no może korzystniej, ale nie będę się dzielić z informacjami, bo każdy gdzieś tam próbuje, orze jak może, żeby to miało ręce i nogi. W każdym razie zobaczcie. Tak wygląda nowa, tak wygląda zużyta. Każda z nich jest taka sama. W tym momencie jest każda jedna z nich wyryta, w zależności od tego, czy jest to zawór ssący, krótki, czy jest to wydechowy, długi tutaj. Mówimy o dźwigience. I tak jak widzicie tutaj na przykład po wyrzeźbieniu, wiadomo, że taki zestawik, o taki zestawik. Widać to? Kurde, widać. Taki zestawik sobie pracował razem z tym i sobie klep, 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 stukał. I robił sobie właśnie kolejny. Gdzie w przypadku takiego zestawu już wiadomo założonego nowego, ta kultura pracy będzie inna. No i teraz pytanie, jakby ktoś zadał, od razu udzielę odpowiedzi. Czy można by było kupić płytki zużywanego silnika, a dźwigienki, które są teoretycznie z gorszego materiału, kupić nowe? Od razu odpowiadam Wam w tym momencie, głupota. A dlaczego? Ja wiem, oszczędność przemawia swoje, więc nikt nikomu nie zagląda, każdy dzieli się tym jak może. Niemniej jednak sytuacja wygląda w ten sposób. Wytłumaczę Wam pewną ścisłość i zasady. Kupujemy nową płytkę, bądź nie. Mieliśmy płytkę zostawić używaną, ze względu na to, że jest droga. Kupujemy płytkę, która jest użyta, ma bardzo minimalne zużycie, ale ma. Do tego kupujemy naszą dźwigienkę, która jest nowa. Robimy wykład, nie? No staram się. Dźwigienkę kupujemy nową i zakładamy do tej płytki, która ma kolosalny, gruby materiał i ona jeszcze posłużyć powinna więcej niż ten samochód przeżyje. Bardziej jak pewne. Ale co się dzieje? Powierzchnia jest idealnie gładka. Powierzchnia jest idealnie gładka, ale już wyryta, czyli ma już nasz dołek, nie? I w tym momencie co się dzieje? Najnormalniej w życiu takie coś pracując, pracuje w minimalnym stopniu, ale pracuje. Co powoduje? Że ten materiał nasz nowy, który założyliśmy, zaczyna się docierać do tego, czyli zaczyna się szlifowanie na mokro, bo jak wiecie, że to pracuje w oleju, ale niemniej jednak materiał o materiał, który trze, zawsze, choćby stawał człowiek na głowie, będzie miał tendencję do wycierania. Także od razu mówię, jeżeli to coś kosztuje na rynku, przyjmiemy średnia wartość od 30, powiedzmy paru złotych do góry. Niestety, wierzcie mi, musicie kupić cały zestaw. Ktoś by zadał pytanie i żądał odpowiedzi. Panie, okazało się, że u mnie są trzy popychacze, te hydrauliczne, uszkodzone. Czy mogę kupić sobie tylko trzy, a resztę zostawić? Więc odpowiedziałbym tak. Pewnie możesz tak i zrobić. Tylko czy jesteś w stanie odpowiedzieć, że jak było ich 8, na przykład, tu mamy ich 4, nie? No, bez sensu układać wszystkie, ale już ułożymy, żeby przytoczyć. Do czego zmierzam? Mamy 8, no i okazuje się, że bach, mamy 3 te uszkodzone. No i co, czy te 3 możemy kupić nowe? Oczywiście, że możemy, bo to jest nasza indywidualna sprawa. Ale czy te 5 pozostałych spały w momencie, jak silnik pracował? No nie, one też pracowały. Czyli jeżeli zużycie jest wszystkich, to wierzcie mi, że one zużywają się wszystkie. To nie jest tak, że te 3 se pracowały mocniej, więc one się zużyły, a te pracowały inaczej. Po prostu najnormalniej w życiu jest zużycie materiału, są jakieś nieczystości, śmiecie, które się dostają, opiłki, bo wiadomo, że każdy silnik jednak, niemniej jednak musi mieć tendencję gdzieś tam, bo jest metal, są tarcia i różne opory. Coś tam powoduje i nieczystości wchodzą, szlifują, polerują i tak dalej. A oprócz tego każdy siłowniczek, czy ten popychacz, czy jakbyśmy to nazwali, ma różną rolę. Dlaczego? Dlatego, że inaczej przekłada się siła przenoszona z takiego hydraulicznego siłownika, tego, no kurde, wiecie o co chodzi, nie? Taką dźwigienką długą, a inna siła działa w momencie, gdy dźwigienka jest krótka.
No właśnie, tak to wygląda, więc wiadomo, że na czymś takim krótkim ta siła działania jest tu, w tym miejscu, o wiele większa. Niestety, bo musi, nie? Tu jest dźwignia, mniej się odczuwa. I tak jak widzicie, nawet są różne rozkłady tych rolek, ale to już zależy się od tego od wałka. Ale dobra, co byśmy nie zatruwali, nie przedłużali, składam ten cholerny zestawik i teraz przejdziemy do części końcowej, gdzie będę się chciał z Wami podzielić, co skutki tego stukania wyrządziły w tej motorowni. Czy jak sobie wrzucam wszystko do jednego pudełka, czy potem ja sobie poradzę, który był nowy, który używany? Na pewno nie, bo one się zregenerują w trakcie, nie? Dobra, mamy zestawik trzech nowych. Tych, co mieliśmy, odkładamy ten zestaw uszkodzony. I teraz przechodzimy do sedna. Jeżeli był duży luz, co powodował? No właśnie, mamy wałeczek. Niezły wałek, nie? No i tak, od jednej strony tu mamy napędzenie pompy. Widać? Tu. O, teraz widać mój palec. Tu jest napędzenie pompy wysokiego ciśnienia. Tu od tej strony jest wałek rozrządu. No, kółko rozrządu, nie? Na wałku. No i tak, jeżeli byśmy się chcieli bardzo uczepić, bardzo logicznie i analogicznie, to zobaczcie. Te krzywki wyglądają na ładne. Lecimy sobie. Krzywki wyglądają na ładne. Wiadomo, że posiadają ślady. Niemniej jednak widać, że silnik nie posiada problemów, jeśli chodzi o kwestię smarowania z układem. Dlatego, że tutaj te miejsca, które pracują na tych łożyskach, czyli tych panewkach, są ładne. Co świadczy o tym, że silnik jest dbany, jeśli chodzi o kwestię wymiany oleju. No, jak się dba, tak się ma, nie? W końcu u siebie muszę dbać. Także widzicie, one są, te powierzchnie są dosyć ładne, ale niemniej jednak, do czego zmierzam? Co się okazało, że na popychaczu hydraulicznym, który miał największy luz, zrobił mi się psikus na wałku. I silnik mi zrobił wałka. Widać to na nagraniu? Nie widać. Może będzie zaraz widać. Zobaczcie. Wałek zaczął się już cholernie zużywać. Nic by to nie miało, nic, gdyby nie to, że był po prostu zbyt duży luz. Czyli to coś miało za duży luz, gdzie sobie pracowało. I najnormalniej w życiu powstała kolejna. Ta kolejna zaczęła powoli wydzierać materiał i zaczął się wytwarzać coraz większy luz. Czyli luz powodował coraz większy luz. I jeżeli byśmy się chcieli w tym momencie czepić, tak dla dobra sprawy, pozwolę sobie zwymiarować, ile tak naprawdę materiału zostało zabrane. Widać to? Kurde, nikt nic nie mówi, że nie widać. Mamy 36. To jest chaotyczny pomiar, ale 34,6 to jest wymiar krzywki dobrej. No, dobrej, przyjmijmy, że ona już tam gdzieś delikatnie jest liźnięta, ale po tym tego nie widać. A teraz robimy sobie pomiar krzywki, która została zużyta. No i zobaczcie. O, teraz widać. 34,4 to jest wymiar krzywki, która niestety zrobiła swoje. Nawet 34,3 bym powiedział. W każdym bądź razie, niestety, zaraz wymiarujemy inną. O, tu mam z daleka, jak mi jest wygodniej pomiarować. Jedna, druga. Zobaczcie, 34,7. Dokładnie to jest wymiar krzywki. Dwie krzywki, zaraz sprawdzimy trzecią, czy jest taki sam wymiar. No i mamy
34,7, a naszą krzyweczkę, którą mamy tutaj, mamy 34,3, czyli mamy nawet 0,4 mm już kopnięty wymiar, a w przypadku hydrauliki i luzów zaworowych jest to niestety kosmos. Także niestety w moim przypadku, który stał się delikatną analizą i próbowaniem ustalenia, co zaczęło stukać nagle, niepokojenie. Oczywiście do pewnego momentu ten popychacz gdzieś tam wyrównywał, ale przyszła chwila, że jednak coś tam tego oleju zaczęło mu brakować i coś się zaczęło dziać. Także wałek do wymiany, płytki do wymiany. Kurde, nic nie mówicie, że tego nie widać. Dźwigienki do wymiany, popychacze hydrauliczne, rozrząd przy okazji, no i mamy silnik dalej jeżdżący na jakiś czas. Także myślę, że tym filmem pozwoliłem Wam na jakąś drobną analizę taką. Myślę, że ktoś, kto będzie chciał sobie nawet zwymiarować mniej więcej krzywki czy cokolwiek, to już będzie wiedział, w jaki sposób to zrobić, bądź wstępnie zdiagnozować, jaki stan jest popychaczy hydraulicznych, w jaki sposób to można sprawdzić, stwierdzić. No a dźwigienki, no to niestety, wszystko pamiętajcie, wizualnie takie coś możemy tylko i wyłącznie sprawdzić. To nie jest tak, że ktoś Wam podłączy komputer i powie, panie, na pewno to i to. No tak, na pewno, podłączy Wam komputer, powie, proszę pana, wtryski. No i co? I polecimy do sklepu, kupimy wtryski, a potem co się okazuje? Wtryski kupione i co? Jak stukało, tak dalej stuka, ale to wyjdzie dopiero po jakimś czasie, nie? Więc tutaj nie zaoszczędzimy. Luz, pamiętajcie, który jest stukający, będzie powodował coraz większe luzy. A wierzcie mi, że w pewnym momencie ta krzywka, jeżeli by poleciała coraz bardziej, zawór się otwierał coraz mniej, bo niestety on będzie popychał coraz mniej tą dźwigienkę, to w ten czas nastąpi wypalenie gniazda zaworowego i przeniesie się to na kapitalkę silnika, bo kto wie, co może się wydarzyć później po wypaleniu takiego gniazda. Czy się zawór oberwie, czy temperaturę złapie, czy wpadnie w tłoka, uszkodzi cylinder, a w najgorszym przypadku co tam wymiana silnika i tyle, nie? Także cóż, biorę się za wymianę podzespołów. Czekam w tym momencie tylko na nowy wałek. Składam do kupy i jak odpalę maszynownię, to Wam pokażę, że to coś już pracuje. Więc myślę, że nie będę Wam pokazywał, jak składam, bo analogicznie składamy to w odwrotności, tak jak zostało to zdemontowane. Tylko w zależności od silnika, jaki macie silnik, ustalcie sobie, jaką siłą skręcamy łożyska tutaj, wałka, które są, czy powiedzmy wtrysków, łapki, które dociągamy, bo te rzeczy niestety mają znaczenie i będą miały zawsze. Także póki na razie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć, hej!